Witajcie kochani, Marzena Śmigielska, Energy Boost Was wita. Cieszę się, że podobał się Wam mój ostatni filmik. Powiedzcie w komentarzach, które z nawyków sukcesu wzięliście dla siebie, a może ktoś przejął je wszystkie. Pamiętajcie tylko, aby wykonywać je codziennie, a na pewno będzie działać. Dziś krótko chciałabym Wam powiedzieć o odwadze. Czy masz odwagę sięgać w życiu po to, co jest najlepsze? Opowiem Ci krótką historię. Wyobraź sobie, że możesz wziąć z wszechświata wszystko, co chcesz. Ja zawsze powtarzam, że wszechświat jest jak wielki hipermarket. Możesz poprosić w nim o wszystko. Dzisiaj przerównam to do restauracji. Ty i Twoje życie jesteście klientami, którzy przychodzą do restauracji zwanej wszechświatem. Podchodzi do Was fantastycznie ubrany młody kelner imieniem John i pyta: słucham, co zamawiasz dzisiaj? A Ty odpowiadasz: czerwone Ferrari. John zamyśla się i mówi: jest pewien problem, nie mamy Ferrari. Na Ferrari trzeba będzie poczekać 3 miesiące, ale mamy teraz czerwonego malucha. Bierzesz czy czekasz na Ferrari? I co Ty robisz? Bierzesz tego czerwonego malucha, bo nie chcesz czekać. A przecież przyszłaś do restauracji zwanej Wszechświata po czerwone Ferrari. Jeżeli masz odwagę prosić w życiu o to, co najlepsze, to dlaczego nie chcesz poczekać tej krótkiej chwili na to, żeby to Twoje marzenie się spełniło? Ja jestem zdania, że na wszystko w życiu trzeba poczekać. Czasami gratyfikacja jest po prostu opóźniona. Może warto zaczekać w życiu 3 miesiące, rok, 2 albo 5, aby dostać to, o co w życiu prosisz. Pamiętaj, życie to nie film, powtórki nie będzie, więc walcz o swoje i nie bój się prosić o to, co najlepsze. Jeśli podoba Ci się to, co mówię, umieść komentarz pod filmikiem. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Ja jak zwykle będę z Wami za tydzień w kolejnej Energy Boost środzie. Pozdrawiam Was serdecznie, Marzena Śmigielska, Energy Boost.